Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Tak daleko w czasoprzestrzeni jeszcze się w żaden czwartek nie przenosiliśmy. 400 tysięcy lat temu na pustyni wschodniej w Sudanie nasi bardzo, bardzo odlegli przodkowie postanowili odpocząć w międzykontynentalnych wędrówkach, przy okazji pozostawiając na miejscu trochę swoich narzędzi, w tym m.in. charakterystyczne pięściaki. Szybki przeskok do naszych czasów, na te pozostałości natrafiają sudańscy górnicy złota. Co to oznacza dla nauki? Czy właśnie nieoczekiwanie odkryto nieznaną dotąd drogę migracji na kontynent euroazjatycki? Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa i mam nadzieję, że zaproszeni dzisiaj goście nie tylko odpowiedzą na moje pytania, ale również wasze pytania, widzów. Przy okazji, z tego co się dowiedziałem, to sprostują tytuł, bo jest lekko clickbaitowy, ale nie przejmujcie się. Oraz przybliżą nam przy okazji, jeśli tylko czas na to pozwoli, jak wygląda praca archeologów w Sudanie. A są dziś z nami reprezentanci większego zespołu badawczego. Archeolog, profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik projektu Homo Erectus na szlaku ku Eurazji, ale i również prowadzący projekty na terenie Wietnamu i Mongolii, doktor habilitowany Mirosław Masojcz. Witamy. Dzień dobry Państwu. Witam, dobry wieczór. Jest także archeolog, doktorant w Kolegium Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury na Uniwersytecie Wrocławskim, interesujący się tym, jak wyglądało życie pleistoceńskich łowców-zbieraczy. Magister Grzegorz Michalec. Dobry wieczór, cześć. Drodzy widzowie, oczywiście powitajcie ich gorąco. Jak zawsze dajcie nam znać w komentarzach, skąd piszecie, gdzie nas oglądacie. Ciekaw jestem, czy są z nami osoby w ogóle, które miały okazję być osobiście w Sudanie. A panowie, bardzo miło, że przyjęliście moje zaproszenie. Tak jak zaznaczyłem, to pierwszy kontekst o epoce kamienia, nawet neolitu jeszcze nie mieliśmy, więc totalnie zero presji. Wcale nie liczę na to, że odpowiednio sprzedacie temat, dzięki czemu nie będę skazany do końca moich dni na średniowiecze i starożytność. Totalnie zero presji. Spróbujemy Państwa nie zniechęcić. Jak najbardziej. To od razu zapowiada się świetne spotkanie, jak tak goście mówią na sam początek. Jeszcze tylko dla osób, które są z nami pierwszy raz, gdyby ktoś musiał nas opuścić wcześniej lub w trakcie spotkania pojawiły się jakieś problemy techniczne, to bez obaw, nagranie ze spotkania będzie dostępne już jutro na naszym kanale YouTube. Oczywiście, jeśli tylko uznacie, że na to zasługujemy, zachęcam do polubienia filmu i subskrybowania wszystkich oglądających. Z kolei na Facebooku zachęcam do dyskusji w komentarzach i zadawania pytań. A z rzeczy najważniejszych oczywiście muszę się pochwalić, że najnowszy numer Archeologii Żywej, tym razem poświęcony miastom na całym świecie, od dzisiaj powinien być dostępny w salonach prasowych Empik, InMedio, Ruch, Relay, etc. w całej Polsce, ale o tym szczegółowo jeszcze na sam koniec. Przechodząc więc do rzeczy, wiem, że niektórym już świat 2000 lat temu wydaje się trudny do wyobrażenia, co też zresztą jak najbardziej rozumiem, jednak to 400 tysięcy lat temu to brzmi już naprawdę niewyobrażalnie. Panie profesorze, o czym najlepiej wspomnieć w ramach krótkiego wstępu i odświeżenia naszej wiedzy na ten temat? Myślę, że warto zacząć od podziękowania za zaproszenie. Jest nam niezwykle miło i dziękuję w imieniu całego zespołu wraz z Grzegorzem za to, że mamy możliwość poopowiadać Państwu chwilę o naszym projekcie. To sprostowanie, o którym wspominałeś, dotyczy tytułu, który mówi o tym, jak Homo erectus opuścił Afrykę. No, tego Państwu nie powiemy, jak on to zrobił. Czy pieszo, czy na grzbiecie jakiegoś zwierzęcia, czy przez morza i lądy. Wiemy, kiedy to nastąpiło i wiemy również, że nastąpiło to dużo, dużo wcześniej niż chronologia naszych odkryć. W związku z tym będziemy nawiązywać do wyjścia Homo erectusa z Afryki. Oczywiście to nie było jednorazowe wyjście, więc to było pewnie zjawisko ciągłe, ale jednak dużo starsze niż nasze znaleziska. O tych znaleziskach będziemy opowiadać wraz z Grzegorzem przez najbliższą godzinę. Ten nasz projekt, proszę Państwa, dotyczy, nie wiem czy Państwo mają wyświetlone, czy Ty udostępniasz. Już jest wyświetlone. Więc nasz projekt, nasza strefa działań dotyczy generalnie wschodniej Sahary. Tak jak Państwo widzą na tej rycinie, to jest polityczna mapa
albo widać tam granice Egiptu i Sudanu generalnie, czyli no, wschodnia krawędź Sahary i na południe od Egiptu w zakolu Nilu prowadzimy te badania. To jest projekt, który został już terenowo zakończony. Realizowaliśmy pracę przez 3 sezony terenowe od 2017 roku z jakimś tam wstępnymi pracami, wstępnymi rekonesansami od 2014 roku w zasadzie. Jest on finansowany w całości przez Narodowe Centrum Nauki, taki polski największy chyba grantodawca, przynajmniej dla nauk humanistycznych. I oprócz naszego instytutu, oprócz naszego uniwersytetu zaangażowany jest w ten projekt naprawdę sporo instytucji. Jak Państwo może dostaną od Radka link do naszej ostatniej publikacji, to zobaczą Państwo, że jest tam naprawdę sporo autorów afiliujących się w zasadzie przynajmniej z 3 kontynentów. Tutaj wspomnieć by wypadało o 3 instytucjach, które nas wspierają, które są naszymi partnerami. Lokalnym naszym partnerem w Sudanie jest Uniwersytet Dwóch Nilów. To jest obok Uniwersytetu Chartumskiego chyba drugi albo pierwszy co do jakości kształcenia i co do wagi Uniwersytetu w Sudanie. W kraju wspiera nas od początku projektu i w tych kolejnych naszych projektach również Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, za co należą się muzeum i dyrekcji tego muzeum szczere podziękowania. No i 3. instytucją, takim filarem instytucją w tym projekcie jest instytucja azjatycka, koreańska z Korei Południowej, to jest Koreański Instytut Geologiczny. Nie będę rozwijał jego nazwy, w skrócie on się tutaj będzie pojawiał jako KIGAM. To są 4 instytucje, które, jak powiedziałem, stanowią filar tego projektu, ale oczywiście zaangażowanych jest szereg innych laboratoriów, uniwersytetów, a na koniec już w tym ostatnim etapie, że tak powiem, gabinetowym dołączył do nas Uniwersytet Londyński. Geografowie z Uniwersytetu Londyńskiego, którzy, no nie będę przesadzał, ale naprawdę w znaczący sposób przyczynili się do sprecyzowania naszych ustaleń chronologicznych, czyli tych 400 tysięcy bądź więcej, o których Radek wspominał na wstępie. Tak jak też Radek wspomniał, ten projekt, zalążkiem tego projektu była działalność górnicza, legalna bądź nielegalna, bądź półlegalna, obecnie już chyba w dużej mierze zalegalizowana, bo to przez działalność tych sudańskich poszukiwaczy złota na otwartych przestrzeniach pustyni udało się odkryć takie specyficzne wyroby kamienne, które nas zainteresowały i były na tyle interesujące również dla naszego grantodawcy Narodowego Centrum Nauki, że nas przez te 3 lata w Sudanie utrzymywał i sponsorował nasze badania. Ta historia, oczywiście mogą Państwo wiedzieć bądź nie, ale panuje obecnie na Saharze, nie tylko w Sudanie, gorączka złota. Takie dosyć spontaniczne, chaotyczne, dewastujące dla środowiska rozkopywanie dużych powierzchni, przestrzeni, areałów w poszukiwaniu właśnie złota. Może o technologii tych poszukiwań powiemy jeszcze chwilę, ale to poszukiwanie złota nie jest niczym nowym, bo ono miało już miejsce w tej Afryce, Doliny Nilu od starożytności, więc to jest jakby naturalna kontynuacja tej aktywności. Zresztą górnicy złota doskonale wiedzą, gdzie w starożytności takie złoto poszukiwano i odkrywano i kontynuują w tych miejscach swoją aktywność. Więc tak jak powiedziałem, to górnicy złota skierowali nasze zainteresowanie na tamten rejon pustyni. Bez ich aktywności, bez ich obecności tam nigdy w życiu żaden archeolog nie trafiłby na takie pustkowie pustynne, że tak powiem. Bo jak Państwo zobaczą zdjęcia, to ta przestrzeń, w której pracujemy, oprócz tego krajobrazu, tych fragmentów krajobrazu zdewastowanego przez
przez górników. To jest takie zdjęcie lotnicze właśnie jednego z pól górniczych, które tak my je nazywamy. Ale oprócz tego, wokół tego miejsca, tak silnie przekształconego, ta pustynia jest po prostu jedną wielką, płaską, nie wyróżniającą się niczym w krajobrazie, piaszczystą równiną. W związku z tym zabytków archeologicznych, czy znalezisk jakichkolwiek wyróżników w krajobrazie, jest tam bardzo mało, jeśli nie wcale. Archeolodzy po prostu bez ingerencji, bez wglądów w tą strukturę, że tak powiem, osadów, którą nam górnicy udostępnili nieświadomie, archeolodzy tam po prostu nie bardzo do tej pory mieli czego szukać. Jasne, jasne. I kiedy ja pamiętam, pokażę teraz do kamery, taki numer, gdzie chyba jako archeologia żywa, jako pierwsza w ogóle wspominała o odkryciu z polskich magazynów, nasz pierwszy numer po reaktywacji. Później niedawno, nie w poprzednim, ale jeszcze wcześniejszym numerze, znowu się pojawił wasz obu artykuł na temat odkryć, gdzie już zostały rzeczy doprecyzowane. Co odkryliście zasadniczo dzięki tym badaniom? Ja jeszcze może kontynuuję, jasne, zanim oddam głos Grzesiowi. No faktycznie to ponownie należą się podziękowania Archeologii Żywej, bo ona faktycznie od samego początku jest z nami w tym projekcie i faktycznie ta pierwsza depesza, czy ten pierwszy artykuł w Archeologii Żywej pojawił się przed naszym pierwszym sezonem, tym formalnym, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Przed tym sezonem, przed którym wiedzieliśmy już, że są tam stanowiska archeologiczne na tyle wartościowe, że one mogą przynieść pewne zaskakujące bądź wnoszące wiele w naszą dotychczasową wiedzę informacje. I faktycznie przez kolejne lata do zeszłego roku w zasadzie z Grzegorzem umieściliśmy tam taką kolejną depeszę podsumowującą nasze obserwacje. Także tak można powiedzieć, że archeologia żywa, logo Archeologii Żywej powinno znaleźć się na stronie internetowej naszego projektu. Chyba jest nawet, jeśli mi się wydaje. Trzeba by sprawdzić. Sekunda, założę tylko sobie kabel, żeby mi się słuchawki nie włączyły, ale możesz mówić dalej, słyszę cały czas. O, super. Zawsze ja może nawiążę, może jeszcze nawiążę do tych górników, bo to nie jest takie oczywiste, że nagle panowie, którzy na pustyni koczują, których wykształcenie bądź wiedza o świecie jest może nie na poziomie studenta archeologii, więc jak to się stało, że nagle dotarła do nas informacja, że potencjalnie jest to miejsce, które jest wartościowe z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego? Otóż ten wspomniany przeze mnie partnerski Uniwersytet Dwóch Nilów w Chartumie, w którym pracował w czasie realizacji naszego projektu dr Ahmed Nasser, kształcący studentów i wpajający im wiedzę i pasję do archeologii, miał takiego studenta, którego my nazywamy Abdullusem. W dalszym ciągu ma tego studenta, bo zdaje się, że Abdullus nie skończył studiów i pochodził z niewielkiej wioski pod Adbarą, pod tym miastem. Może jakbyś cofnął mapkę, to byśmy pokazali. Pochodził spod miasta Adbara. To? Czy jeszcze wcześniejszą? Tutaj to chyba widać. Pochodził z miasta Adbara, leżącego u ujścia rzeki Adbara do Doliny Nilu, w takiej niewielkiej wiosce Dabura. No i on po prostu w przerwach semestralnych bądź zaniedbując swoje obowiązki studenckie dołączał do tych kopaczy złota. W przerwach między pracą udawał się na wycieczki, penetrował najbliższą okolicę, ale także penetrował same kopalnie, same te szyby, czy te miejsca eksploracji piasku pod złoto.
No i to właśnie Abdullus, czyli Abdalla, odkrył pierwsze wyroby kamienne leżące na powierzchni, ale także odkrył pierwsze wyroby kamienne znajdujące się w dobrym kontekście stratygraficznym, czyli we właściwej pozycji na poszczególnych poziomach, w osadach tych nawarstwień. I to właśnie może na koniec przerwy semestralnej udał się na uniwersytet, zaprezentował znaleziska swojemu wykładowcy Ahmedowi, no a Ahmed poinformował nas i już po kilku miesiącach tak się złożyło, że zrobiliśmy pierwszą ekspedycję. Co zresztą warto wspomnieć, po raz pierwszy pojawiliśmy się tam dzięki uprzejmości Muzeum Gdańskiego. W trakcie ekspedycji misji Muzeum Gdańskiego pod kierownictwem doktora habilitowanego Henryka Panera, wraz zresztą z marszałkiem województwa pomorskiego, z panem Mieczysławem Strukiem. Zresztą sam marszałek tak się zafascynował zabytkami, że nie chciał odjeżdżać z tamtego miejsca, zbierał na powierzchni pięściaki, układał je, fotografował. Szkoda, że nie mamy zdjęcia pana marszałka, który właśnie bawił się przez jeden dzień w archeologa. Po tej pierwszej wizycie wiedzieliśmy, że trzeba tam wrócić i rozpocząć systematyczne obserwacje i systematyczne badania archeologiczne. I to był, zdaje się, 2015 rok. Jasne. A tutaj na zdjęciu państwo widzą właśnie na prawo z tablicy tego dyrektora projektu, czyli właśnie Ahmeda i klęczącego Abdullusa, odkrywcę tego kompleksu archeologicznego. Na koniec pierwszego sezonu Ahmed wpadł na taki pomysł, że będziemy chronić dziedzictwo kulturowe Sudanu, między innymi w postaci takiej tablicy informacyjnej, na której znalazło się logo zarówno uniwersytetu, logo Uniwersytetu Dwóch Nilów, logo oczywiście ręcznie wymalowane, logo NCN-u, z takim napisem, że jest to właśnie kompleks, znajdujecie się państwo, szanowni kopacze złota, znajdujecie się w rejonie stanowisk archeologicznych o wielkiej wartości kulturowej i prosimy was bardzo, nie niszczcie tego, nie rozkopujcie tego miejsca, nie poszukujcie złota w tym najbliższym rejonie. Mhm. Tablica nie przetrwała długo. W kolejnym sezonie nie było śladu zarówno po samej tablicy, jak i nawet po fundamencie. Także zakładam, że ona posłużyła panom eksplorującym ten rejon za jakiś wiatrochron bądź jakąś podstawkę, półkę. No w każdym razie nie przetrwała tam więcej, myślę, niż parę tygodni. Odkrywca, który jest współorganizatorem naszego cyklu, właśnie pytał się o tych górników i teraz pisze: piękna opowieść, lokalny pasjonat, pierwsze info od niego przekazane do profesjonalistów. No, pasjonat, ale i student archeologii, zaznaczam. Miejmy nadzieję, że już nawet magister. O, no oczywiście, jak najbardziej. Ale chyba z innym promotorem, gdyż Ahmed w międzyczasie zmienił uczelnię i obecnie wykłada w Arabii Saudyjskiej, także musiał raczej zmienić promotor. Tak, tak. Grzesiu, może... Tak, Grzesiu, jak najbardziej. Jasne. To nawiążę do tego zdjęcia, które teraz pokazałeś, bo jest to istotne z punktu widzenia naszych badań. I oczywiście dzisiaj będziemy się poruszać w tych chronologicznie starszych okresach, bo te nasze odkrycia związane są jakby z tą starszą tradycją, z kompleksem aszelskim z jednej strony, czyli taką tradycją, takim technokompleksem, który trwał przez 1,5 miliona lat, mniej więcej obejmował cały stary świat, Europę Zachodnią, Azję Południową. Ślady teraz są odkrywane też już w Azji Południowo-Wschodniej, no i oczywiście Afrykę. I on gdzieś tak około 200 tysięcy lat temu zanika. I to stanowisko, które tutaj widzimy, to jest stanowisko Edar 7, czyli to najstarsze stanowisko przez nas odkryte. I to też był przypadek, że w ogóle odkryliśmy to stanowisko i mogliśmy podjąć badania, bo jak widać na zdjęciu, wykop, który założyliśmy, znajdował się pierwotnie w miejscu przebicia pomiędzy dwoma
szybami, nie szybami, ale odkrywkami, w których eksploatowano złoża kwarcu w poszukiwaniu złota. I to miejsce było drogą, na której, na szczęście, na której ci górnicy nie przebili się do odpowiedniego poziomu i zachował się ten poziom zawierający artefakty. To jest taki poziom związany z ściekami wodnymi, tam są osady związane z ściekami wodnymi, więc i datowanie tych osadów wskazuje, że jest to poziom starszy niż 400 tysięcy lat, tak nawiązując do tego datowania OSL, które zostało wykonane przez nas i później przez kolegów z KIGAM, przez profesora Moskę z Gliwic i później koledzy z, tak jak Mirek wspominał, z Wielkiej Brytanii, robili kalibrację tych wszystkich obliczeń datowań i właśnie wskazuje to, że jest 400 tysięcy. I później założyliśmy wykop taki 3 na 3 metry, bo dlaczego to też jest szczęście, no bo nie musieliśmy się przebijać przez te parę metrów sedymentu, które Państwo tu widzą, gdyby nie było tej drogi w tym miejscu. No, zajęłoby to parę dobrych dni pracy, zanim byśmy dostali się tam. No i prowadziliśmy tam przez parę tygodni, już nie pamiętam, 3 tygodnie chyba, prace wykopaliskowe w tym miejscu. No jest to sediment bardzo ciężki w eksploracji, bo to jest taki osad, który jest, ma dużą zawartość węglanu, wapnia i przez to on jest taki zbity, scementowany, więc eksploracja tego polegała na uderzeniami precyzyjnymi młotkami. No niestety, to jest tak, takie warunki były. Oczywiście pędzelki, eksploatacja haczką, jeżeli się dało, poluźnił się trochę ten sediment, więc też wymagało od nas pewnej precyzji, żeby nie zniszczyć tych zabytków, zrobić to w odpowiedni sposób i wymaga to też wprawy, żeby odbić w odpowiedni sposób sediment i odpadają wtedy te zabytki zdeponowane w nim. Więc oczywiście wszystkie artefakty były namierzane, sediment też sitowaliśmy i wybieraliśmy też mniejsze elementy. I to stanowisko, które odkryliśmy, tak jak wcześniej wspominałem, jest związane z tym kompleksem maszelskim, więc tam mamy parę różnych elementów związanych z wytwórczością, bo tak naprawdę trzeba mówić o tym, że to jest pozostałość związana po pierwsze z produkcją narzędzi kamiennych, a analizy mikroskopowe, które wykonała nasza koleżanka Marzenka Cendrowska, którą serdecznie pozdrawiamy, która jest doktorantką w naszym instytucie, na naszym uniwersytecie, wskazują, że też podejmowana była aktywność związana z takimi czynnościami rzeźniczymi, czy aktywność rzeźniczka, ale też związana z produkcją czy obrabianiem jakichś surowców organicznych typu drewno, kości, czyli tych twardszych surowców organicznych. I pomimo, że też te ślady postdepozycyjne, czyli to obtoczenie tych zabytków przez te procesy i z jednej strony te procesy związane z ciekiem wodnym, ale też z tymi procesami eolicznymi, czyli wywiewaniem materiału i nawiewaniem go, pozwoliły na określenie tych śladów. I ta aktywność produkcyjna z jednej strony jest związana z produkcją takich dużych form narzędzi. Tu właśnie kolega Ellert, zwany Zinim, eksploruje w precyzyjny sposób pędzelkiem sediment. I tu widać na zdjęciu po lewej stronie dwa przykłady pięściaków, czyli właśnie tych form takich przewodnich dla kompleksu szelskiego. I dla nas ciekawe było to, że różne sposoby produkcji były dotychczas w ogóle nieodkryte w zespołach haszelskich, niezaobserwowane w zespołach haszelskich tej części świata, czyli z jednej strony produkcja z bloków tych narzędzi, a z drugiej też jest taka metoda produkcji, która opierała się na tym, że wcześniej od wielkich bloków kwarcu albo ryolitu, bo z tych głównie surowców produkowano te wyroby, odbijano taki półsurowiec w formie odłupka,
i później przetwarzano go właśnie na takie narzędzie. Czyli dla nas takie te analizy wskazują, że mamy do czynienia z innymi aktywnościami technologicznymi, które dotychczas nie były zaobserwowane na tych stanowiskach egipskich i sudańskich. To też jakby zostało opublikowane teraz przez nas w artykule w PLOS ONE, więc też mogą się Państwo z tym dokładniej zapoznać. No i warunki pracy oczywiście, może też trochę już wspomnę o tym, no to nie są łatwe warunki pracy, no bo my i tak byliśmy w takim okresie styczeń, luty, początek marca, z tego co pamiętam dobrze. Czyli to był taki okres trochę chłodniejszy niż następne miesiące, ale i tak były takie dni, że ta temperatura dawała nam we znaki, bardzo, 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 bo są to ciężkie warunki, no bo 8 godzin, 7 godzin spędza się na tej pustyni, 30 parę stopni, zero cienia. Czasami były takie dni, że jak wiał bardzo silny wiatr, były tak zwane burze piaskowe, tak, czyli widoczność też ograniczona i to też bardzo utrudniało nam ten dzień pracy i warunki pracy, więc i tak jak widać na przykład tutaj też czasami fauna okoliczna dostawała się na przykład w postaci takiej owcy, która okazała się ślepą owcą, straciła wzrok, zabraliśmy ją na pick-upa i zawieźliśmy do nomadów, którzy akurat tutaj w okolicy, niedalekiej w okolicy, jakiejś odległości 15-20 kilometrów, posiadali swoje rozbili obozowiska, oni zajmowali się hodowlą wielbłądów i właśnie owiec. Natomiast wracając do tych badań, tutaj widzimy też kolegę Hasana, który czyści profil. Akurat widać, jak siedzi z wysokości 5 metrów i próbuje doczyszczać, co przydało nam się bardzo przy pobieraniu prób do analiz z sedymentu różnego rodzaju, i chemicznych, i granulometrycznych, więc to oczywiście też wykonywaliśmy. A tu jeszcze kolegę Kwadrata, którego też pozdrawiamy, Marcina Schmidta z Muzeum Gdańskiego, który nas wspierał w badaniach silnie i był odpowiedzialny za pomiary, za aspekty związane ze sprzętem, organizacją, więc bardzo istotna osoba w naszym zespole. I on też właśnie wykonywał większość zdjęć lotniczych. Jakbyś mógł skoczyć do następnego slajdu może? Jasne. O, fajnie. I tu mamy właśnie jeszcze pokazane te narzędzia, tak? Może jeszcze zanim przejdziemy do jakbyś może Radku cofnął trochę do tych fotografii. Ja chciałem zwrócić jeszcze jedno. O tutaj. Chciałem zwrócić uwagę na to, jak myśmy mieli wielkie szczęście, że to, co wspomniał Grzegorz, że znaleźliśmy ten fragment osadu nietkniętego, niezniszczonego przez górników, bo muszą Państwo wiedzieć, że to miejsce, w którym prowadziliśmy te ostatnie badania, to było jednocześnie pierwsze miejsce, jakie w 15 i w 16 roku ten wspomniany przeze mnie Abdalla nam pokazał jako miejsce zniszczone i w którym on znalazł gdzieś tam w profilu, nie tak głęboko, ale trochę wyżej, pojedyncze artefakty. I przez kolejne 3 sezony myśmy intensywnie penetrowali to miejsce, gdyż wydawało nam się, że ono jest najbardziej atrakcyjne, ale jednocześnie z ubolewaniem stwierdzaliśmy, że ono jest najbardziej zniszczone, że to było to miejsce, w którym zachowały się ślady aktywności, nienaruszone ślady aktywności, przynajmniej kamieniarskiej tych wytwórców, ale po prostu nie mogliśmy ich znaleźć. I tak naprawdę jedynym miejscem w tym ogromie zniszczenia, które Państwo widzą, to było te i dostępnym, jak Grzesiu powiedział, poniżej tych 3 metrów osadu, to był ten przejazd, którymi ten ciężki sprzęt się dostawał do następnego szybu. Ewentualnie na przyszłość, na prawo i na lewo od tych osób stojących, kopiących, można by zakładać, że pod tymi profilami również znajduje się fragment jeszcze niezniszczonego, nadającego się do dalszych badań stanowiska. Ale cały kontekst, cała okolica została przez sprzęt ciężki, górniczy po prostu zniszczona. Mhm.
Mnie z punktu widzenia archeologa zastanawia, te zabytki były w całym tym profilu jakby ułożone na różnych Nie, bo odcinkach? ten profil jest zbudowany raczej z osadów powstających w różnych warunkach klimatycznych. W związku z tym, tam gdzie były warunki nadające się do funkcjonowania wegetacji, a w związku z tym funkcjonowania człowieka na pustyni, tam znajdują się zabytki, ale większość z tego 3-3,5-metrowego profilu wypełniają raczej osady związane z pustynnieniem, z zasypywaniem pustyni, i w związku z tym one są jałowe. Jasne, jasne. Upraszczając, powiedzmy, że tam, gdzie są osady, gdzie widać osady nie jeziorne, tylko osady rzeczne, tam jest kontekst również archeologiczny dostrzegalny, ale w większości to jest profil jałowy wynikający z pustynnienia krajobrazu. Ile takich zabytków znaleźliście na tym małym kwadracie? No, prawie 1000 chyba, z tego co pamiętam, około 1000 Tak, około teraz. 1000. Tak, oczywiście wliczając to drobniejsze artefakty związane już z takimi odpadkami pochodzącymi z produkcji tych narzędzi. Więc nie tylko same narzędzia, ale całe wszystkie te odpadki też związane z redukcją tego bloku w trakcie produkcji. Jasne, Więc jasne. i tak jak Mirek wspominał, tutaj tak powyżej tego poziomu, tak licząc od dzisiejszego poziomu powierzchni, to jeszcze na głębokości około 1,20 m, 1,40 m chyba, z tego co pamiętam, też odkryliśmy paręnaście z artefaktów. Niestety nie podjęliśmy w tamtym sezonie badań, no bo też ograniczenia czasowe nie pozwoliły nam na podjęcie, więc to tak jak Mirek mówi, perspektywa kontynuacji na tym stanowisku prac wykopaliskowych może przynieść odkrycie związane z młodszym horyzontem, który w tym wypadku na tym stanowisku jest datowany na 158 tysięcy i starszy niż ta data, która wyznacza po prostu okres dla powstania tego osadu. Jasne, jasne. Drodzy widzowie, jeśli macie jakieś pytania, bo widzę, że wszyscy słuchają z cierpliwością, znaczy z zainteresowaniem i nie mają na razie żadnych pytań, ale zawsze jak wywołuję ich zasadniczo do kontroli, to tam zawsze się mobilizują do zadawania. Zabytki. Nie, też tak od Jeszcze razu przez. No, mów, mów. wróciłbym tylko do jednej kwestii, bo Mirek wspominał, Pewnie. że warto by było powiedzieć też o tych metodach poszukiwań złota, które tu są. I widzimy właśnie rezultaty tych poszukiwań, o których wcześniej Mirek wspominał. Czyli z jednej strony to jest ta metoda odkrywkowa. Ciężkim sprzętem ci górnicy, głównie koparkami, dostawali się do złóż kwarcu żyłowego, tak zwanego, który był rozbijany i z niego jest eksploatowane drobinki złota w mniejszej bądź większej postaci. A druga metoda, która jest powszechnie stosowana, to jest przy użyciu wykrywacza metali, czyli detekcja powierzchniowa, i z tych drobinek kwarcu, które są na powierzchni, zalegają, też poszukują złota ci górnicy. Więc te głównie dwie metody stosują. No i jeszcze taka szybowa metoda, to akurat chyba na tych zdjęciach nie jest pokazane, ale z tego co pamiętam, to w tym artykule, który zamieszczaliśmy też w Archeologii Żywej, to jest właśnie prezentacja takiego szybu i widać na nim dwóch górników, którzy eksploatują bardzo głęboko złoża kwarcu. Ja może dodam, że to zainteresowanie poszukiwaniami złota w Sudanie to się liczy w setkach tysięcy osobników prowadzących taką aktywność w różnych częściach tego kraju. Myśmy nie widzieli, ale może byliśmy tam za krótko, myśmy nie widzieli ludzi, którzy wzbogaciliby się na tym, takich indywidualnych mieszkańców jak Abdalla, którzy by nagle odkryli jakiś samorodek bądź zebrali odpowiednią masę tego pyłu złota i stali się bogatymi ludźmi. Natomiast tam funkcjonują również, czyli tak naprawdę oni prowadzą taką pracę, działalność, która jeśli znajdują złoto, to ona im pozwala pokryć koszty związane z poszukiwaniem tego złota. Ale wokół funkcjonują duże korporacje międzynarodowe, między innymi blisko nas była duża kopalnia, staje się rosyjska,
zatrudniająca właśnie taką masę ludzi szukających indywidualnie i skupująca od nich to złoto, więc podejrzewam, że to ten zysk z poszukiwania trafia właśnie do korporacji i do rządu, natomiast Sudańczycy poszukujący tego złota no raczej się majątków nie dorabiają na nim, więc nie zachęcamy państwa do udania się do Sudanu i do poszukiwań na własną rękę, bo to nie do końca gwarantuje sukces finansowy i komercyjny. Tak, zdecydowanie. Nie, słyszeli się, nie zachęcamy do rzucenia wszystkiego i wyjechania do Sudanu. Nie polecamy takiej ścieżki kariery. Kolega zwiadowca historii pyta się, czy jest możliwe, aby w okolicy niedawno odkrytej Złotej Góry w Afryce też są takie stanowiska. Domyślam się, że pewnie tak. O, na chwilę utraciliśmy Mirka, ale powinien zaraz się pojawić. Jeszcze Bartek doprecyzuje, gdzie ta Złota Góra jest, bo ja nie kojarzę zasadniczo tego odkrycia. I do momentu, gdy on doprecyzuje, koleżanka Beata Badura jeszcze się pyta, ile narzędzi i jakich było wśród tego tysiąca. I to chyba jest ten slajd, który już pokazałem. Tak. Ciebie, Grzesiu. Okej, to tutaj mamy akurat przedstawienie tych tak zwanej grupy Large Cutting Tools, czyli tych narzędzi dużych, tnących, na które się składają. Po lewej stronie widzimy pięściaki i wykonane różną metodą. Tu u dołu, w lewym dolnym rogu jest pięściak wykonany z odłupka. Powyżej niego jest z odłupka kombewa, a ten ostatni to jest wykonany bezpośrednio z bloku, czyli tak jak wspominałem, są różne metody produkcji. No i też po środku mamy cleaver albo pięściaki z tak zwaną krawędzią w typie cleavera. I też głównie kliwery były produkowane z odłupków i ta krawędź naturalna tego odłupka była wykorzystywana później jako krawędź pracująca. No i przykłady jeszcze tych prostszych narzędzi, czyli tak zwanych chopperów, chopping toolów, często też nazywanych. A oprócz tego mógłbyś pokazać następny slajd, albo jeszcze chwilkę. To można zauważyć, że większość tych akurat tutaj zaprezentowanych jest z reolitu wykonanych, czyli ze skały wulkanicznej, natomiast dużo też wyrobów było właśnie, tak jak wspominaliśmy, z kwarcu i te odpowiedniej rozmiarów bloki były selekcjonowane przez wytwórców i produkowano z nich też narzędzia. I tu był jeden, tu mamy też pojedynczy przykład chopera, który wykonany jest z czertów typu hoodie, czyli tego surowca, który tutaj lokalnie nie występuje w obrębie stanowiska. Przynajmniej my nie zauważyliśmy żadnej wychodni ani złóż tego surowca. Jasne. I jeszcze tylko skala skalą, wszystko fajnie. Ale Mirku, masz może pod ręką jakiś taki pięściak, żeby widzowie mogli zobaczyć? Uparłem się i będę się przy tym upierał, bo to zawsze, jak wiecie, w ręce się takie coś zobaczy. Proszę bardzo, to jest właśnie ten tak zwany cleaver, czyli rozłupiec, o którym wspominał Grzegorz. To jest takie narzędzie, które nawiązuje do pięściaka klasycznego, ale jednak posiada tą prostopadłą krawędź, nazwijmy ją pracującą. Nie jest to tak jak pięściak, nie posiada dwóch krawędzi zbiegających się w ostry wierzchołek. No, skala jest jego taka, on ma około, waży około 2 kg, około 30-40 cm. Nie ma go tutaj na zdjęciu, bo on jest jeszcze innego stanowiska, ale właśnie jest wykonany z tej zielonej, moim zdaniem bardzo fajnej, wdzięcznej bryły. I do czego by to służyło, do czego to mogło służyć? Jedna i druga, myślę, kategoria narzędzi, albo w ogóle wszystkie te, jak Grzesiek je nazwał, takimi narzędziami do ciężkiej roboty. Oczywiście były prowadzone różnego rodzaju obserwacje mikroskopowe, ale myśmy z nich zrezygnowali, ponieważ stan zachowania tych zabytków raczej nie umożliwiał analizy funkcji tych zabytków, do czego one mogły służyć, ale generalnie wiemy, że pięściaki były uznawane za, są uznawane i służyły jako narzędzia wielofunkcyjne. Można je było wykorzystać naprawdę do bardzo wielu czynności, doraźnych bądź bardziej zaplanowanych.
potem szybko porzucić i wyprodukować następne z uwagi na to, że dostępność surowca była tam dosyć duża. Ale muszą sobie Państwo wyobrazić, że można tam było wykopać bulwę z ziemi, obrobić fragment drewna, połamać różnego rodzaju organiczne bądź nieorganiczne obiekty. No naprawdę takie, powiedziałbym, uogólniając, bądź upowszechniając, takie proto-siekierowate narzędzie do wszystkiego. Taki pleistoceński, może nie scyzoryk, ale taki toporek pleistoceński. Jasne, jasne. Do obrony też jak najbardziej mogłoby coś takiego posłużyć. Na pewno do jakiegoś ataku na coś, co nie zdążyłoby uciec, również można było to wykorzystać. Tak, tak. Widzowie jak zobaczyli wielkość tego, to pewnie też stwierdzili, że gdyby tym dostać w twarz, to na pewno nie byłoby przyjemnie. To jeszcze nie jest największy, bo na stanowisku EDAR 6 znaleźliśmy na powierzchni takiego pięściaka, który ważył 6 kilo i był 50-centymetrowy w długości praktycznie. Więc to był największy okaz, taki rekordowy, który odkryliśmy. Nie ma go tutaj gdzieś na slajdach. Nie, 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 niestety nie, ma, nie ma. On zdaje się na zdjęciu w tym waszym pierwszym artykule w Archeologii Żywej. Tam jest fotografia tego naszego studenta, archeologa, kopacza Złota, który trzyma właśnie taki największy pięściak. Tak mi się wydaje, że to jest ten, ale mogę się mylić. No, generalnie było to, o czym wspomniał Grzegorz, to musiało być narzędzie używane obiema rękoma. Raczej nie było... No to nie, to nie ten zabytek. No to nie ten. To był trochę mniejszy. Jasne, jasne. Widzę, że pytania są przede wszystkim właśnie o te migracje, ale to domyślam się, że chcemy już teraz o tym mówić, bo w sumie to dobry moment, bo jest za 29, więc... Tak mi się wydaje, że może warto powiedzieć parę słów o zarówno znaczeniu projektu, jak i o tym, o czym mówi tytuł naszego spotkania. Tak, tak, bo później mi urwą głowę na YouTubie, że znowu było nie o temacie, więc zapraszam. No więc tak jak proszę Państwa na początku wspominałem, ten rejon, w którym prowadziliśmy aktywność, był do tej pory zupełnie jałowy archeologicznie i to tylko dzięki aktywności górników znaleźliśmy te najstarsze jak do tej pory ślady aktywności, w tym wypadku Homo erectus w Afryce Saharyjskiej, wschodniej Afryce Saharyjskiej. Tu Państwo widzą, mam nadzieję, dosyć dobrze tą datę 390 tysięcy lat, która jest taką datą oczywiście powyżej horyzontu archeologicznego, więc ten horyzont aszelski, który opisał Grzegorz, jest starszy niż ta data, ale jednocześnie analogie do stanowisk wokół regionalnie i ponadregionalnie sugerują raczej związek z takim horyzontem aszelskim, który się nazywa, upraszczając na język polski, takim aszelienem dużych odłupków, który pojawia się gdzieś w tej kolebce aszelienu w Afryce równikowej, tej wielkich rowów równikowych wschodnioafrykańskich około miliona lat temu, więc chronologia tego naszego kompleksu, a przynajmniej jego najgłębszego horyzontu, mogłaby wskazywać właśnie, ostrożnie operując, w jakimś takim przedziale 500 tysięcy do 700 tysięcy. Czyli mielibyśmy do czynienia już z wczesnym pleistocenem, bądź z przełomem wczesnego pleistocenu i środkowego pleistocenu. Do tej pory takich stanowisk o takiej chronologii nie było w tej części Afryki, ale z drugiej strony to miejsce, ono wskazuje na potencjalną, może nie drogę migracji z Afryki, bo to jest duże uproszczenie i trochę krzywdzące, albo może trochę wypaczające samą ideę. To, że nagle udało nam się zarejestrować rzeki płynące w tamtej części Afryki, pokazuje, że było to miejsce, w którym wegetacja, roślinność epizodycznie rozwijała się
do tego stopnia, że umożliwiała ona funkcjonowanie i dyspersję, czyli rozprzestrzenianie się również kultury ludzkiej. To się pyta, bo mowa o górnikach złota i Homo erectusie, ale złoto jako tako, domyślam się, z tym Homo erectusem nic wspólnego nie miało. Nie, jak najbardziej, oczywiście. To jest już współczesna aktywność, tak, i przypadkowa lokalizacja. Ta pierwsza fala, która była tak zwanej dyspersji, to była o wiele wcześniej. I my, te odkrycie, które nam wskazuje, to jest już związane, prawda, już z tą aktywnością, której też wcześniej wspominałem. Już w Azji jest rozprzestrzeniona ta tradycja szerska wcześniej. W Europie Zachodniej ona się pojawia też 700 tysięcy lat, nawet wcześniej, wskazują datowania z Hiszpanii, z terenów Francji. Więc jeżeli chodzi o taką skalę globalną, to nie jest żadne nowum, że tak stare stanowiska są. Natomiast tak jak Mirek wspominał, w tej części Afryki jeszcze nie zostały one odnotowane. I jakby to potwierdza tylko to, że ta dyspersja następowała w tym regionie i nie tylko tak jak wcześniej wskazywano, że głównie to mogło iść w Dolinie Nilu, ale też i nad Morzem Czerwonym, ale też wzdłuż tych cieków pleistoceńskich, których obecnie nie ma i nie są obserwowane, bo oczywiście te warunki klimatyczne obecnie są zupełnie inne. I tak jak Państwo widzą tutaj na tej rycinie, te cieki wodne to właśnie w obrębie tych osadów, które są interpretowane jako cieki wodne z różnych okresów środkowego pleistocenu dla nas akurat, to wtedy ta aktywność tych grup, które pozostawiły po sobie ślady, w tamtym okresie ona się odbywała. Natomiast kiedy był klimat niesprzyjający, no to oczywiście brak jakichkolwiek śladów aktywności ludzkiej w tym regionie. To też jakby ta kwestia dyspersji i w ogóle wyjścia tego Homo erectusa nadal nie jest do końca rozwikłana. Oczywiście też posiadamy, tak jak zawsze, jako archeolodzy szczątkowe dane, też nie mamy pełnego obrazu i musimy też bazować na pewnym modelowaniu. I ostatnio też, tak jak opublikowaliśmy ten artykuł w Posłan, to widziałem, że były komentarze mówiące o tym, że jednak może trzeba szukać kolebki ludzkości w Azji i chociaż dane genetyczne nie wskazują na to i dane też chronologiczne, że jednak ta koncepcja Out of Africa, jednak wyjścia z Afryki, jednak w tym momencie bardziej się sprawdza i tą hipotezę raczej potwierdzają dane, których posiadamy, więc też jest pytanie z drugiej strony o powrót tych gatunków, czy mówimy tylko o jednokierunkowym rozprzestrzenianiu się, czy na przykład też o kwestii zwrotnej, czy te grupy, które użytkowały tą tradycję, czy nie wracały właśnie albo z kontynentu azjatyckiego, albo z europejskiego z powrotem do Afryki, więc jakby to przemieszczanie się oczywiście mogło następować dwutorowo, czyli i wejście z powrotem do Afryki. Więc mam nadzieję, że dane, które w najbliższych latach uzyskamy w badaniach, nie tylko w Sudanie, ale też na przykład na Półwyspie Arabskim, w innych regionach świata, no, pozwolą nam odpowiedzieć na szereg tych pytań, które tutaj przedstawiłem. Mirku, na pewno coś chcesz dodać, bo widzę, że... Ja jeszcze może dodam, że w literaturze ukształtowa, to znaczy wiemy, że były takie trzy możliwe drogi wyjścia z Afryki, prawda? Jeśli już jesteśmy w temacie wyjścia, to znaczy Gibraltar, w okolicach Maroka mamy bardzo stare znaleziska aszelskie, Bliski Wschód, czyli wybrzeże Morza Śródziemnego bądź wybrzeże Morza Czerwonego oraz ta cieśnina Łez, która umożliwiła przejście przez Morze Czerwone, umożliwiała przejście potencjalnie na Półwysep Arabski, ale te nasze odkrycia
bo oczywiście w literaturze starszej literaturze przedmiotu archeolodzy pisali o tym, że Dolina Nilu była tą ścieżką migracyjną dla wczesnych homininów, co jest oczywiście nieprawdą, co potwierdza brak stanowisk starszych niż powiedzmy milion lat z rejonu Egiptu i Sudanu. Wynika to z faktu, że pomiędzy około 2 milionami lat a 700 tysiącami lat po prostu nie było łączności pomiędzy południem Afryki a północą Afryki, tym ciekiem wodnym, jakim był Nil, bo Nilu wtedy po prostu tam nie było. Tutaj, bo trudniliście mi sprawę i musiałem poszukać jakiejś grafiki, żeby naszym widzom też pokazać mniej więcej, jak to mogło wyglądać. I teraz będę cię musiał prosić, Grześku, żebyś mi powiedział, czy to jest prawidłowe, co pokazuje. Więc to, te dane, które my posiadamy, to jest naprawdę już taka, można by powiedzieć, bardzo późna faza egzystencji tego gatunku Homo erectus albo Homo erectus ergaster. Nie można też trzeba pamiętać, że to zjawisko nie było jednorazowe, tylko ono trwało prawdopodobnie i wydziela się nawet 2-3 fale migracji różnych gatunków w czasie główne. Ta ostatnia fala już jest związana z migracją człowieka współcześnie anatomicznego, czyli już naszego gatunku, ale te wcześniejsze migracje są właśnie związane z gatunkami, które już nie egzystują, a egzystowały w tamtym czasie. Mhm. Jasne. Mirku, jakbyś mógł jeszcze powtórzyć to, co... Dobrze, rozumiem, że już jestem, tak? Tak, tak. W literaturze można było przeczytać, były sugestie o tym, że to Morze Czerwone stanowiło taki jedno albo drugie wybrzeże, wschodnie albo zachodnie, mogło stanowić taki łącznik pomiędzy Afryką a Eurazją, więc ten nasz kompleks stanowił łącznik pomiędzy tym wschodnim ciągiem stanowisk z tego ryftu wschodnioafrykańskiego, a właśnie wybrzeżem Morza Czerwonego. Badania naszych kolegów z Polskiej Akademii Nauk z Poznania pod kierownictwem pana profesora Kobusiewicza potwierdziły obecność starych stanowisk aszelskich, właśnie takich z rozłupcami właśnie w górach Morza Czerwonego, więc układa się to w taką ścieżkę dyspersji ku właśnie Bliskiemu Wschodowi, ale z naszej strony Afryki, bo jak dotąd z Półwyspu Arabskiego tak starych stanowisk jeszcze nie mamy. To jeszcze, to tak podsumowując, ale jeszcze tu panowie zaczęliście mówić o tych migracjach i o tym, że nasze stanowiska są takie młode w stosunku do tych tutaj zaprezentowanych, ale z tym się wiąże bardzo fascynujący aspekt funkcjonowania tych ostatnich przedstawicieli Homo erectus, bo o tym jeszcze nie wspominaliśmy, że prowadziliśmy badania obok na stanowisku 50 metrów położonym od tego starego, najstarszego, że jest tam stanowisko datowane na około 200 tysięcy lat, również aszelskie, czyli takie naprawdę z końca funkcjonowania zarówno tej tradycji kulturowej, jak i tego gatunku, jakim jest Homo erectus. Wprawdzie gdzieś tam na jawie doniesienia ostatnie w Nature mówią, że ten gatunek przetrwał do 100 czy do 80 tysięcy lat, ale to tylko powoduje, że ten temat jeszcze bardziej fascynujący jest, gdyż jednocześnie na terenie Afryki przez około 100 tysięcy lat i gdzieś pomiędzy 300 tysiącami lat a 200 tysiącami lat występowały dwa modele kulturowe reprezentowane przez dwa gatunki Homo w postaci Homo erectus niosącego ten pakiet pięściakowy czy aszelski i Homo sapiens sapiens czy archaicznego Homo sapiens, który był już reprezentował już zupełnie inny pakiet kulturowy włącznie z technologią lewaluaską. I te 100 tysięcy lat z perspektywy funkcjonowania powiedzmy 2 milionów lat gatunku Homo erectus to niewiele, ale to jednak jest szmat czasu, w czasie którego te społeczności czy te grupy ludzi musiały ze sobą koegzystować, wiedzieć o sobie, zasiedlać podobne ekumeny. To jest fascynujący aspekt, który myślę, że w najbliższych latach będzie przedmiotem intensywnych badań, już jest zresztą przedmiotem intensywnych badań archeologów w całym tym pasie
występowania najwcześniejszych stanowisk ze znaleziskami związanymi z Homo sapiens sapiens od Maroka po Republikę Południowej Afryki. Jasne. Tak się fajnie złożyło, że nas ten aspekt również dotyczy, bo jak powiedziałem, prowadziliśmy badania na najmłodszym, na chronologicznie takim stanowisku, ale jednocześnie prowadziliśmy badania na stanowiskach już związanych z kulturą lewaluaską człowieka współczesnego o chronologii około 90, z tego co pamiętam, do 150 tysięcy lat, więc zazębiających się. Gdybyś Radku mógł włączyć te slajdy następne, tylko tak, szybko tak. Byśmy, to właśnie to jest następne, to jest to stanowisko, o którym Mirek wspominał, czyli to najmłodsze, na którym odkryliśmy ślady tego kompleksu aszelskiego. I co jest też istotne, ta późna faza trwania tego kompleksu, gdzieś 250-300 tysięcy do 200 tysięcy lat, wiąże się też z pojawieniem się takich elementów, o których Mirek wspominał, czyli takich elementów lewaluaskich, często utożsamianych z ludźmi współcześnie anatomicznie, bo na przykład stanowisko z terenów Maroka, Jebel Irhoud, w obrębie którego odkryto najstarsze obecnie znane szczątki człowieka współcześnie anatomicznego, zawiera takie zwane przemysły mustierskie, tak można by je określić, które głównie polegają na wykorzystaniu metody lewaluaskiej. No i jakby ta faza schyłkowa trwania tej kultury, tradycja kompleksu aszelskiego wskazuje, że te elementy lewaluaskie pojawiają się o wiele wcześniej niż do tej pory sądzono i na przykład stanowiska z wschodniej Afryki też pokazują, że już nawet ponad 300 tysięcy lat temu można doszukiwać się początków, nawet 400 tysięcy pojawienia się tej metody lewaluaskiej, co teraz budzi też pytanie o sposób, w jaki to się narodziło, czy to jest konwergencja, czyli powstanie, czyli narodzenie się w różnych miejscach danej idei, czy na przykład dyfuzja kulturowa, tak? Czyli pojawienie się w jednym ośrodku i rozprzestrzenienie się tej idei na inne obszary. No, więc jakby wiele pytań nadal mamy, których nie znamy odpowiedź. I fajnie by było kontynuować te badania, bo to młodsze stanowisko, które tutaj widzimy też, to przeprowadziliśmy tylko prace wykopaliskowe na obszarze 4 metrów kwadratowych, z tego 5 metrów, ponad 5 metrów kwadratowych i odkryliśmy niewielki zespół zabytków. I to też w kontekście osadów fluwialnych, cieku wodnego, który w tym okresie płynął na tym obszarze. Nie wiem, czy Mirku jeszcze chciałbyś coś dodać w tej kwestii? Ja tylko tutaj, bo w komentarzach widzę, że zauważono, że obecny wygląd kontynentów jest. Czy za czasów, o których omawiamy, to troszkę inaczej wyglądało? Nie, to znaczy się, na pewno na był tyle. Inny poziom wody, tak? Ten tak, poziom. Mogła się zmieniać linia brzegowa, tak. Po prostu, ale nie, to, kontynenty były takie, tak jakie były. Tak, już tak, 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 tak. To też, jak zauważyłem, to mapa była na szybko wyszukana w internecie, bo chciałem, żebyście drodzy widzowie widzieli mniej więcej, jak to wygląda, więc nie to taki bardzo schematyczny jest. I tak jak powiedział Grzesiek, już nieaktualny trochę schemat, więc nie przywiązujcie tego bardzo dużo wagi. Pytanie jak zawsze są o jedzenie. Też czy jedzono to samo co Homo sapiens? Czy to w jakiś sposób mogło się różnić? Nie wydaje mi się, tak, bo oni konkurowali zasadniczo ze sobą o podobne zasoby. No, jeśli mówimy o tym, momencie, kiedy o tym końcowym etapie koegzystencji w cudzysłowie oczywiście, to raczej ta dieta musiała być podobna, bo oczywiście ta ewolucja Homo erectus, te wczesne postaci Homo erectus gdzieś tam około 2 milionów lat temu są zupełnie inne wobec znalezisk Homo erectus, które antropolodzy nazywają już trochę inaczej, innymi nazwami nie będziemy tutaj przytaczać, bo to nie ma sensu, ale to jest pewna dwóch milionów lat ewolucja, która zbliżała tą formę ku formom współczesnym.
W związku z tym zakładam, że to może to było tak jak z Neandertalczykami w Europie, że no, nie wiem, czy to były populacje, które się dałoby odróżnić tak fizycznie, wizualnie gdzieś tam w przestrzeni, ale zakładam, że ten zasób, którym dysponowało środowisko, był, no, był jednakowy dla obu tych grup, więc ta dieta musiała być jednakowa. Mhm. Czy jest coś jeszcze ważnego, o którym chcielibyście wspomnieć, albo które obrazki chciałbym pokazać, bo trochę jeszcze zostało. Czy mam po prostu przeskoczyć przez nie wszystkie i powiecie o nich? Przeskocz może, to może skomentujemy tak. Coś. Tutaj mamy... Ja może o kamieniach, to już nie będziemy Państwa za bardzo męczyć. Tutaj cały czas ciężka praca w re, jak to mówią. I wielbłądy też nawiedzały nas czasami. Tak, to chcieliśmy też Państwu przekazać, że to tak naprawdę Sudan, mimo że jest uznawany za jeden z najbiedniejszych krajów świata, to jest naprawdę bardzo przychylny i przyjacielski, że tak powiem, społecznie kraj, ale no, borykający się z wieloma problemami politycznymi do tego stopnia, że w tym ostatnim sezonie, w którym byliśmy, czyli w 2019 roku, wybuchła tam rewolucja, która spowodowała obalenie reżimu, jakim była prezydentura, zdaje się, trzech dekad prezydentura, prezydenta tamtego kraju. No i myśmy trafili, że tak powiem, w sam środek tego rozwoju, tej rewolucji. Prezydenta Bashira obalono, zdaje się, w kwietniu, a myśmy w marcu stamtąd wyjechali. W związku z tym widzieliśmy zamieszki, płonące samochody. Lecąc do Sudanu, nie wiedzieliśmy, czy się nam ta ekspedycja uda, gdyż widzieliśmy właśnie podpalane banki, płonące samochody. A jak już tam trafiliśmy, to no, borykaliśmy się z problemami do tej pory, wobec których do tej pory byliśmy przygotowani, ale one były wyolbrzymione właśnie przez ten konflikt polityczny, do tego stopnia, że no, cała logistyka była znacznie utrudniona. Nabywanie paliwa, czy nawet robienie prostych zakupów, uzyskiwanie pozwoleń, było to wszystko dużo bardziej skomplikowane niż jest zazwyczaj, a uwierzcie mi Państwo, to nie jest łatwy administracyjnie kraj w organizowaniu i w prowadzeniu badań archeologicznych. Także mieliśmy szczęście, że udało nam się zakończyć ten ostatni sezon sukcesem, bez większych problemów organizacyjnych, i tutaj podziękowania przede wszystkim należałyby się naszym partnerom sudańskim, którzy tutaj się przewijają na zdjęciach. To właśnie jest Ahmed Nasr, pan doktor z Uniwersytetu. Bez nich bez wątpienia taka ekspedycja zbudowana tylko z Polaków bądź z Koreańczyków nie miałaby szansy powodzenia w tamtym. Yuval Noah Harariego pana pewnie kojarzy, czy nie? Polecacie lekturę osobom, które nas oglądają? Oczywiście, czytać zawsze warto. Co z Państwo z lektury wyniosą, to już jest Państwa indywidualne osiągnięcie. Ja polecam. Ja osobiście przyznam się, że zawsze chyba już wszyscy, którzy nas stale oglądają, wiedzą, że jestem raczej średniowiecznikiem i z epoką kamienia miałem mało wspólnego. Choć zawsze wszystkie egzaminy bardzo mile wspominam, to książka pana Harariego pod tytułem Sapiens od zwierząt do bogów mi wszystko zasadniczo gdzieś tam ułożyła moją wiedzę, która była no, dosyć gdzieś tam, gdzieś wiedziałem, że dzwoni, ale nie wiedziałem w którym kościele i dzięki niej już jakoś to tam się ułożyło. Pani Katmik pisze, że też, ja też, domyślam się, że ja też czytałam, więc... No fajnie, fajnie. Zbliżamy się do końca. Jeśli jeszcze macie jakieś uwagi, którymi chcielibyście się podzielić, albo jeszcze o czymś ważnym zapomnieliśmy wspomnieć, to na pewno nasi drodzy widzowie jeszcze nam przypomną dokładnie. Nie, to może tylko skomentuję, że tutaj są już widać tylko takie zdjęcia z naszego życia codziennego, powiedzmy, tak, czyli nie tylko z tej pracy, którą wykonywaliśmy na pustyni, ale jak tam żyliśmy
Tu widać Marcina, który samochód naprawia przed naszą bazą, czyli przed tym domem, w którym mieszkaliśmy. I tak, no i wynajmowaliśmy jakby dom w Adbarze i my dojeżdżaliśmy codziennie. To też warto by było wspomnieć, że 80 kilometrów chyba z tego, co pamiętam, Mirku, tak? To było 80 kilometrów w jedną stronę. Codziennie 80 kilometrów w jedną stronę musieliśmy dojeżdżać na stanowisko i z powrotem oczywiście, więc to też był wysiłek, żeby Jasne. Rano przedostać się tam, po całym dniu jeszcze wrócić. I jeszcze opracować materiały zabytkowe, które zostały wydobyte i to też poświęcaliśmy na to z Mirkiem, z Zinim zazwyczaj. Do późnych godzin pracowaliśmy aż do północy. Tu Maciej, studio polowe, fotograficzne i też wykonywał zdjęcia na bieżąco, więc jakby ta praca była skoordynowana. Nie była to tylko praca w terenie, ale też od razu opracowanie materiałów praktycznie tego samego dnia albo dzień później po wydobyciu tego. Więc wymagało to od nas też dużego wysiłku, a nie tylko fizycznego, ale również psychicznego, tak? Bo to jest jednak 16 godzin na dobę pracy przez parę tygodni, no daje w kość. No, domyślam się jak najbardziej. Słyszeliście, życie i praca archeologa tylko dla najtwardszych i najwytrwalszych. To jeszcze pytania są o ślady Homo erectusa w Polsce. Pan Sebastian Szymkowiak miał więcej pytań gdzieś tam, albo zostały odpowiedziane po drodze, albo gdzieś pominięte, albo ktoś inny odpowiedział, ale jeszcze o tego Homo erectusa w Polsce. To odsyłamy do naszych kolegów, bo to jest nośny temat. Jak Państwo mogli słyszeć z badań pana Mikołaja Urbanowskiego, były doniesienia o pierwszych znaleziskach, przepraszam, mówię o Neandertalczyku, pomyliłem. Odsyłamy do badań naszych kolegów, nie będziemy się chwalić za innych. Jasne, zaprosimy ich do spotkania poświęconego dokładnie temu tematowi osobnego spotkania zasadniczo. Ale jako można podszepnąć, że za jedno z najstarszych stanowisk na ziemiach polskich uchodzi stanowisko położone niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy, czyli w Trzebnicy, i ono bez wątpienia musiałoby się wiązać właśnie z tym gatunkiem hominina. Ja jeszcze bym dodał jaskinię Biśni, której najstarsze poziomy też są datowane na 400 tysięcy lat ponad, z tego co pamiętam, więc też polecam badania profesora Cyrka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wykazał właśnie jedne z najstarszych śladów bytności człowieka na naszym terenie. Jasne. Na pewno będę próbował się z nim kontaktować i pewnie poproszę Was o pomoc i zachęcenie go, bo mam nadzieję, że się Wam podobało nasze spotkanie, że pomimo, słyszałem jak wyszedłem na chwilę przed zaraz rozpoczęciem, że komuś się nie chciało, ale nie powiem komu. Niech widzowie się domyślają. I jeszcze ostatnie pytanie, Mariusz Ciszak. Jak wyglądał udział koreańskiej archeologii w Sudanie? Czy oni zajmowali się tylko tymi specjalnymi analizami, czy też byli na miejscu? Byli na miejscu. To nie byli archeolodzy. Jak wspominałem na początku, to jest instytucja geologiczna. W związku z tym to byli jeden z tych... Była w sumie czwórka Koreańczyków. W pierwszym sezonie to był archeogeolog, ale raczej nazwałbym go geomorfologiem oraz sedymentolog. Ta dwójka wykonała taką fundamentalną, geologiczną, geomorfologiczną robotę dla całego projektu, a w kolejnym sezonie przyjechali fizycy, którzy starali się wdrożyć taką innowacyjną metodę datowania osadów za pomocą izotopów berylu i aluminium, i to jest w dalszym ciągu w toku i w przyszłości może taka. Także z Korei przyjeżdżali do nas raczej przyrodnicy niż archeolodzy. Chyba na następnym zdjęciu nawet będą widoczni, na zdjęciu grupowym z tego co pamiętam. O, tutaj chyba
Tak. Jest. No jest tak, to są dwie osoby. No dwie panie. Jedna pani klęcząca to jest właśnie Kyeong-ja Kim, która była odpowiedzialna za analizy berylu i aluminium. I tak jak powiedziałem, to w dalszym ciągu jest, ale przed tygodniem opublikowaliśmy artykuł, który porusza ten aspekt analizy, więc odsyłamy Państwa do najnowszego wydania Journal of African Archaeology. Tak jest. Panowie, bardzo dziękuję Wam, że byliście z nami przez tą godzinę z groszem. Teraz zawsze, tak jak Was ostrzegałem, parę minut dla każdego z Was. Ekran jest w całości Wasz. Pozdrowienia, pożegnania, podziękowania, co tylko chcecie, pochwalenie się dalszymi planami i tak dalej. Panie profesorze, chwila dla Pana. Ja chciałem podziękować Państwu za cierpliwość i tym, którzy dotrwali do końca, że udało Wam się dotrwać do końca i mam nadzieję, że nie znudziliśmy Was za bardzo naszymi opowieściami. Archeologia epoki kamienia, uwierzcie mi, potrafi być fascynująca. Chciałem podziękować oczywiście ponownie Archeologii Żywej za takie stałe zainteresowanie. No i myślę, że nie warto tutaj kierować podziękowań do instytucji czy osób, które tego nie usłyszą, ale na pewno słyszą nas nasi koledzy gdańscy, więc proszę przekaźcie podziękowania do dyrekcji Muzeum Gdańskiego za wsparcie logistyczne na terenie Sudanu. Mam nadzieję, że w tym kolejnym projekcie, który rozpoczynamy w Mongolii, na pustyni Gobi, Muzeum Gdańskie będzie również tak dynamicznie zaangażowane. To z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Super, dzięki. Grześku, chwilę dla Ciebie. Tak, to ja też chciałbym podziękować Radku, Tobie i Archeologii Żywej za zaproszenie i też podziękować wszystkim widzom za to, że dotrwali do końca, tak jak Mirek mówił, i mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa chociaż trochę do bliższego zapoznania się i kontaktu z tą archeologią epoki kamienia. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądają, wszystkich przyjaciół, znajomych, rodzinę. Serdecznie pozdrawiam całą ekipę, która z nami pracowała w Sudanie. I też może wspomnę tylko, że dzisiaj jest Dzień Ziemi i oczywiście warto zastanowić się też nad naszą antropopresją wobec środowiska i polecam, żebyśmy wszyscy chronili nasz dom, czyli naszą planetę. I tyle. Dziękuję. No proszę, takimi mądrymi słowami się pożegnałeś i jak ja tu teraz, ja tu chciałem po prostu wciskać ludziom archeologię żywą, najnowszą, którą widzicie, tą przepiękną okładkę zaraz po mojej prawej, lewej stronie, nigdy nie wiem, która to jest, bo czasem mam kamerę obróconą. Ciebie w ogóle nie widzimy. Tak, niestety, bo musiałem dla pewności sobie wyłączyć to udostępnianie i zastąpić, bo nie wiedziałem, czy te problemy techniczne nie były z tym powodowane. Co w najnowszym numerze? No to tytuł na okładce jest dosyć wszystko mówiący. Jest o miastach Indian Pueblo, o miastach starożytnego Meksyku, o urbanizacji Egiptu i Lewantu, o miastach Anatolii, ale i nie zapomnieliśmy o Polsce. Jest Środa Śląska, jest o szubienicach średniowiecznych i nowożytnych i o wędrujących średniowiecznych miastach, czy zaginionych miastach, w tym chyba, teraz nie przypomnę sobie, może też o najważniejszym odkryciu archeologicznym zeszłego roku w Polsce, czyli odkryciu zaginionego miasta Stolzenberg. Sławoże na pewno jest poprawnie, bo niemiecką nazwę mogłem teraz pomylić. I oczywiście jak zawsze zachęcam do kupowania, zachęcam do prenumeraty, zachęcam do prenumeraty Odkrywcy, który, jak wspomniałem, jest współorganizatorem naszego spotkania i widzimy się za tydzień. Tematu jeszcze nie jestem pewny, ale na pewno będziemy za tydzień. To wszystko. No i jak zawsze podziękowania dla wszystkich profili, które udostępniły nasze wydarzenie. Dla Zwiadowcy Historii, dla profilu Antropogen, dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, oczywiście
i Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Pradziejowej Uniwersytetu Warszawskiego, które też się odezwało i było jak najbardziej zainteresowane. Widziałem też, że właśnie Gdańszczanie też byli z nami, więc też bardzo fajnie, że byliście. To tyle na dzisiaj. Teraz machamy do wszystkich na pożegnanie. Trzymajcie się Państwo zdrowi.